Witać wszystkich, witam serdecznie moich drogich słuchaczy i wszystkich słuchaczy, którzy zechcieli wejść na mój kanał. Słuchajcie, dostałem w prezencie takie coś, jak tu widzicie. Takie w prezencie, po prostu dostałem. Latarka akumulatorowa ładowana poprzez port USB. Jak widać na załączonym obrazku. Chciałem coś powiedzieć o tej latarce. No co prawda, jak to się mówi, darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby. Natomiast no ja jednak pokusiłem się o jakąś taką recenzję tejże latareczki. I od razu powiem jedną rzecz. Nie jestem zwolennikiem latarek akumulatorowych. Dlaczego powiem później. Natomiast tak. Tutaj sobie sprawdziłem cenę tej latarki, tak, no co prawda, tak jak wspomniałem, nie zagląda się darowanemu koniowi w zęby, niemniej jednak, no moja ciekawość była silniejsza. No, taka latarka 80 zł około kosztuje. Powiem wam trochę dużo jak za taki sprzęt, zwłaszcza, że to nie jest jakiś sprzęt górnolotny. No, widzę, że to jest jakieś chińskie coś, no. Jest coś takiego. No. Obudowa z ABS-u plastik. No, oczywiście można ładować. Jak to świeci? Świeci 100% światło takim stałym. Jest 50%, no w sumie dużej różnicy nie widać. Stroboskop. Tutaj jakaś lampka tam warsztatowa. Tak, lampka warsztatowa, dobra, bo tam świeci. I tak wyłączamy. Nie wiem, jak tutaj z wodoszczelnością tego jest. No, wygląda, że ta wodoszczelność może być nawet całkiem niezła. Jeżeli mówimy oczywiście o marszu w deszczu. Co mi się nie podoba w tej latarce już tutaj. Oprócz tego, że jest na akumulator, ale zaraz to powiem. No to ładowanie. No tutaj jest ten, właściwie ten klips tego ładowania. No bardzo licho jest to zrobione, jak widać. No zwykłe o takie wejście tutaj. No, no to, o, trochę to trzeba zalepić. Tutaj chyba będę musiał jakąś taśmą sobie to przekleić, żeby to mi nie odpadało, bo jak to zamoknie, to może być niefajnie później. Także taka latareczka. Powiem wam, że ona naprawdę bardzo fajnie świeci. Później wam pokażę, spróbuję pokazać, jak to fajnie świeci. Dlaczego nie lubię latarek akumulatorowych? Z jednego prostego powodu. Trzeba je ładować. I teraz powiedzmy o sytuacji kryzysowej. Takiej, no powiedzmy, 2-3-dniowy brak prądu. No, wyczerpie mi się akumulator w tej latarce. No i gdzie to naładuję? Mogę w sumie użyć powerbanka, tak? Bo z powerbanka też się idzie naładować, czy też podładować. Ale mogę użyć, no nie wiem, jakiegoś powerbanka solarnego, tak, ale tego naprawdę dobrego powerbanka solarnego, a nie tej chińszczyzny, która jest dostępna. Natomiast chyba jednak bardziej będę zwolennikiem jednak tych latarek na baterie, tak. No dlatego, że jak nie ma prądu, to po prostu zmieniam baterię i latarka działa. A tutaj zanim znajdę ten prąd, no to trochę tego czasu może minąć i będę siedział sobie tutaj w ciemnościach egipskich. Tak, więc ja jednak osobiście uważam, że taka zwykła latarka na baterię ma większą przewagę niż latarka na akumulator. Aczkolwiek no, możecie się jak zwykle ze mną nie zgadzać, prawda? Da, bo ponieważ każdy ma swoje jakieś tam opinie, każdy ten swój sprzęt sprawdza i po prostu no, na tym swoim sprzęcie polega. Jeżeli nie zawodzi, dlaczego warto by było z tego nie korzystać? Dobra, spróbuję wam pokazać, jak to daje w świetle, znaczy w świetle, w ciemności. Może się uda ta sztuka dla sztuki. Dobra, jest na 100%. I teraz, żeby się nie zaświeciła tylko fotokomórka na tym klatce. Dobra, wychylimy się. No, daje ładnie. To jest na 100%. Spróbujemy sobie teraz 50%. Właściwie dużej różnicy nie widać między 100% a 50%. 50% też ładnie daje. Stroboskop.
Lampki warsztatowej już nie będę pokazywał, bo to nie ma co pokazywać. Dobra, taki mały pokaz mocy, czyli ona całkiem naprawdę ładnie daje tego strumienia świetlnego. Stroboskop w tej latarce może pomóc na przykład w odnalezieniu nas. Jak chociaż, nie wiem, zgubimy się w górach, tak, czy będziemy musieli wezwać pomocy, takie coś. No już widać naprawdę z daleka, to po pierwsze, a po drugie czasami może nawet w pewnym stopniu obezwładnić jakąś osobę agresywną, tak, jak będzie ciemno, na przykład jakiś pijaczek będzie chciał dość nachalnie od nas wydębić papierosa czy parę złotych na flaszkę, to możemy mu takim stroboskopem błysnąć w oczy i uwierzcie mi, może, wiadomo, nie powali go to na asfalt, tak, ale może już mu życie bardzo utrudnić. Z drugiej strony zastanawiam się, czego to też bardziej nie zdenerwuje, tak, no ale tak dając po oczach w takiej ciemności takim stroboskopem, uwierzcie mi, te oczy aż bardzo boleć zaczynają, tak, i to światło aż powoduje ból, więc można nawet poniekąd użyć to do swego rodzaju samoobrony. Słuchajcie, tak jak mówię, no ja to dostałem, po prostu tak sobie trochę testuję. Powiem tak, no gadżet fajny, aczkolwiek, aha, i nie powiedziałem o dwóch ważnych rzeczach. Pierwsza rzecz, naładowana działa 7 godzin, tak, no i to na tej opcji 100%, 7 godzin potrafi świecić, ładuje się i tu wam niestety muszę przeprosić, nie wiem dokładnie ile się ładuje. Raz ją ładowałem, po prostu ją podłączyłem sobie na noc i po prostu zasnąłem. Więc nie powiem wam, ile ona się ładowała, dokładnie, że do pełnego naładowania. Niestety też tutaj nie ma jakiegoś wskaźnika naładowania, czy ona jest naładowana, czy nie. I to jest też, uważam, duży ból tej latarki, że tego nie ma. Więc no niestety nie powiem, ile ona się ładuje, aczkolwiek w pełni naładowana 7 godzin potrafi zadziałać. Także słuchajcie, no. Możecie wyrazić własną opinię, nawet zapraszam was do tego, żebyście wyrazili swoją opinię, czy wolicie latarki bardziej na akumulator, czy latarki takie bardziej tradycyjne na baterie. Są też wersje latarek na tak zwaną korbę, gdzie po kręceniu tą korbą też można trochę ją naładować i też taka latarka świeci. I nie wiem, czy to nie byłoby najlepsze rozwiązanie na czasy kryzysu. Także więc no tutaj już zdanie pozostawiam wam. A z mojej strony na chwilę obecną byłoby to wszystko, tak? No, tak w skali od 1 do 10, no, takie 4 plus tej latarce dam, tak? Takie 4 plus, no, bo wiadomo, to nie jest, raz, że to nie jest jakiś górnolotny sprzęt z wyższej półki, drugi raz dla mnie, bo to niestety akumulator, trzeci raz, no, brak tutaj wskaźnika ładowania, no i co? I w sytuacji kryzysowej no, będę musiał szukać prądu, tak, żeby naładować ten akumulator. Słuchajcie, jak zwykle zapraszam was do subskrybowania mojego kanału. Jak zwykle mile są widziane komentarze, łapki w górę. Moja strona na Facebooku Umiarkowany Preppers, grupa na Facebooku Umiarkowany Preppers i Miejski Survival, grupa Kryzys Polska. Jak najbardziej zapraszamy do uczestnictwa w naszych grupach, w życiu naszej grupy. No i co? Trzymajcie się. Do miłego.